Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. List do Rzymian, 2:4-5. Żaba leśna. Kiedy żaby hibernują, ich metabolizm spowalnia. Zapadać w sen zimowy mogą na lądzie lub w wodzie. Jeśli hibernują na lądzie, dzieje się to w kłodach lub stosach liści. Jeśli w wodzie, na dnie stawu, w warstwie mułu, gdzie tlen jest nadal dostępny. Jednak tam, gdzie ostre zimy są normą, nie jest to już takie proste. Żaba leśna, rana sylwatika, hibernuje poprzez zamarzanie i ponowne rozmrażanie na wiosnę. Udaje się to tylko nielicznym gatunkom. W komórkach istot żywych znajduje się woda, a gdy ona zamarza, rozszerza się i komórki pękają. Jednak u żaby leśnej ścianki komórek są elastyczne, a dodatkowo komórki jej organów centralnych zawierają duże ilości glukozy, która zapobiega zamarzaniu. Taka żaba w środku zimy wydaje się całkowicie zamarznięta, nie oddycha, jej serce nie bije. Wiosną znów się rozmraża i w cudowny sposób wraca do życia. Żaba leśna przypomina mi o zmianie mojego stanu. Byłem martwy przez upadki i grzechy, jak mówi list do Efezjan 4:1. Nie mogąc znaleźć, nie dawałem żadnego znaku życia i w przeciwieństwie do żaby leśnej, która może się rozmrozić, nie mogłem się uratować. Tak, martwy przez upadki i grzechy, jak komunikuje Efezjan 2:1. Nie mogąc znaleźć Boga, nie dawałem żadnego znaku życia i w przeciwieństwie do żaby leśnej, która może się rozmrozić, nie mogłem się uratować. Byłem zgubiony, lecz Bóg mnie znalazł. Byłem umarły, lecz On mnie ożywił. Zmiłował się nade mną, uczynił mnie żywym w Chrystusie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, w tak niezwykły i cudowny sposób. W jak niezwykły i cudowny sposób On mnie zmienił.